Boisko Baby Highster. Zapraszam. I rozpoczniemy za chwilę spotkanie pierwszej kolejki klasy okręgowej Dębica sezonu 22-23. LKS Żyraków powracający do okręgówki po 15 latach kontra KS Smoczanka Mielec. Sędzią głównym będzie pan Paweł Kantor. Życzymy miłego odbioru. No kurwa, gwizdzasz. No, zagwizdał w końcu. Zagranie za obronę. I zdaniem sędziego spalony. Ale jak to mógł być spalony? Jak ta piła to i bramka nie zostaje uznana. Zagranie, przerzut za obronę. No i co? I znowu spalony. Spalony numer 2. Mamy dzisiaj dzień spalonych. Przyjął piłkę. Środkowanie. Szansa, strzał! Grzegorz Chmura w pierwszym występie oficjalnym meczu w LKS-ie Żyraków. Pakuje piłkę do bramki. Mamy pierwszą bramkę w centrum Grzegorz Chmura! W 14 minucie meczu LKS Żyraków obejmuje prowadzenie, ależ przypierdolił. Grzegorz Chmura, strzał! Grzegorz Chmura, show! Normalnie. Oraz drugi na listę strzepów. O, wyczerpany wpisuje się Grzegorz Chmura! Coś niesamowitego. Strzał z rzutu wolnego. Zakończony bramką. KS Żyraków. Dośrodkuj. Szansa, balon! Ależ miał okazję. Podanie. Nie, podanie. Będzie okazja na... Ależ to zjebał. I to nic z tego nie wyszło. Kontra Smoczanki. A machnęli się. No dobrze, Tobi teraz interweniuje. No i do przerwy. 2-0. I rozpoczynamy drugą połowę starcia w Żyrakowie. Ładnie. Co będzie? Żółta? Czerwona. Czerwona kartka dla zawodnika Smoczanki. Dla LKS-u Żyraków. Grzegorz Chmura. Bramka! Kamil Adamczak! I 3-0. LKS Żyraków. Podwyższa prowadzenie na początku tej drugiej połowy. Mamy 3-0. Dobitka po tym strzale Grzegorza Chmury. Kamila Adamczaka. Idzie balon. Wyłożenie. Szansa. Zablokowany strzał. Jeszcze dośrodkowanie. Strzał. Broni bramkarz. Usnął piłkę. Zawodnik Żyrakowa. Rzut wolny. Dla Smoczanki. Strzał. Pięknie broni Tobi. Fantastyczna interwencja. Zobaczmy jeszcze powtóreczkę tego strzału. Ładnie obronił. Fansa. I mamy bramkę. Złe podanie obrońcy bramkarza.
3-1. Tak jest, 3-1. Minuta meczu. 75. Ładne podanie. I co jest? Bramka jest! Mamy 4-1. Mamy już 4-1. Po bramce dostrzeli Daniel Pyrczy. Tak jest. 4-1, 85 minuta. I robi piłkę. Koniec spotkania LKS Żyraków. Pokonuje w pierwszej kolejce po powrocie do okręgówki Smoczankę Mielec. Dziękuję. I LKS Żyraków. Dziękujemy naszym kibicom za liczne przybycie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.